Od początku leci. Witajcie, kochani, w serii Mity Dietetyczne. Ze mną jest Joanna Zawadzka, dietetyk kliniczny, no i niezmiennie ja. A dzisiaj porozmawiamy o czym? O grubych kościach. O grubych kościach i o tym, czy jestem gruby, dlatego że wszyscy w rodzinie są, mają nadwagę i jest to wina genów. No więc czy rzeczywiście tak jest? Oczywiście pewne predyspozycje w genach otrzymujemy. Natomiast geny to nie jest wyrok i nie jest to wina genów, bo oprócz tej puli genów jest jeszcze ekspresja genów, czyli to, jak te geny zachowają się na przykład w konkretnym środowisku. A tutaj w kontekście nadwagi to raczej jest tak, że rodzice przekazują nam pewne wzorce zachowania czy też nawyki żywieniowe i to, że dzieci są otyłe, wynika głównie z tego, że rodzice mają nieprawidłowe nawyki żywieniowe. Więc jeżeli twoi rodzice są otyli, dlatego że się nieprawidłowo odżywiają, to nie oznacza, że ty też musisz być otyły, bo możesz kształtować swoje własne nawyki żywieniowe. Ale powiedz, Asia, to nie jest tak, że te dzieciaki nie mają często wyboru? No bo wiesz, w takiej rodzinie się urodziły, tak? Tak się jadło w tej rodzinie. Dostały jakieś ja widziałam czasami, moi znajomi też mają dwójkę dzieci. Jedno jest otyłe, drugie jest szczupłe, jak flip i flap trochę. Z tych samych rodziców. No właśnie, czyli dostali może różne... Czyli coś w genach się dostaje, nie? Coś dostali w genach, więc pewnie trochę inaczej, inną mają przemianę materii, inaczej wykorzystują to, co jedzą. Aczkolwiek ja obserwuję, że nawet jeżeli tak w rodzinie jest, to się w którymś momencie odwraca. Mhm. Czyli często to dziecko, które jest powiedzmy tym flipem, tak, jest szczupłe i je wszystko, co może i nic mu się nie dzieje, to w którymś momencie jakby ten metabolizm tak jakby zaskakuje z opóźnionym zapłonem i dopiero później zaczyna tyć. Natomiast dzieci jakby nie mają trochę wyboru, bo robią to, co im rodzice powiedzą, co im każą. Natomiast od któregoś momentu już ktoś staje się takim bardzo indywidualną jednostką i sam kształtuje. Sam decyduje, co dalej, nie? Ale wiesz, wydaje mi się, że coś w tym micie prawdy jest, że rzeczywiście pamiętam był taki moment, jak zwalaliśmy kompletnie wszystko na geny. Ja jestem otyły, bo gen. I była duża moda na to, żeby badać geny, ale ty powiedziałeś o jednej ważnej rzeczy, o epigenetyce, której tak za bardzo to zbadać się nie da. No możemy zrobić tylko wywiad rodzinny. Powiedz coś na temat tej epigenetyki. To właśnie jest tak, że jakby pewne predyspozycje w genach dostajemy, ale też jest to związane na przykład z brudnymi genami, które na przykład dostajemy, dlatego że nasi rodzice, mimo że mieli jeszcze prawidłowe geny, to przez nieodpowiedni styl życia czy nieprawidłowe odżywianie sprawili, że te geny stały się brudne. Co to znaczy? Czyli takie... Pobrudziły sobie rączki. Tak, pobrudziły sobie rączki, czy są takie nie do końca prawidłowo działające, albo są wręcz już zupełnie zaburzone i nieprawidłowo Czyli ja rozumiem, że tu chodzi o to, że po prostu tak, my możemy dostać pewne predyspozycje genetyczne, natomiast to od nas zależy, czy one się aktywują. Tak, od tego, jak żyjemy, no też częściowo od środowiska, no ale powiedzmy, że mamy częściowo wybór na to, w jakim środowisku żyjemy. Mhm. Nie może nie taki stuprocentowy, ale w dużym stopniu mamy. No tak, ale powiedziałaś od środowiska i teraz myślę, że wiele osób powie tak. No, to dlatego, że ja teraz mieszkam w Warszawie albo na Śląsku. No to w związku z tym ja jestem osobą, która jest chora. Ale zawsze podkreślam, że zwierzęta też tam żyją. Jak popatrzymy na zwierzęta domowe i popatrzymy na zwierzęta leśne, to te domowe chorują na takie same choroby jak ludzie. Co by tłumaczyło, dlaczego wszyscy w rodzinie wyglądali bardzo podobnie albo mieli podobne choroby, tak? Bo jeżeli rzeczywiście mamy wpływ na to, jak się nasze geny zachowują, czy one się aktywują, czy nie. I tutaj bardzo ważne są takie rzeczy jak sen, jak spacer, jak uziemianie. Co jeszcze? Kontakty międzyludzkie. Tak. Poczucie szczęścia, o czym cały czas tutaj mówimy. Te dobre kontakty międzyludzkie, bo to nie chodzi o to, żeby tylko być wśród ludzi, tak, tylko żeby być wśród bliskich ludzi i takich, którzy mają na nas może nie tyle, że pozytywny wpływ, ale którzy wzbudzają w nas pozytywne emocje. Mhm.
No dobra, to teraz z tą epigenetyką, to jeszcze też warto powiedzieć, że to jest tak, że jeżeli na przykład kiedyś ktoś gdzieś w rodzinie cierpiał głód, to my możemy mieć większe takie skłonności do jedzenia, tak? Czyli może nam się bardziej chcieć jeść. Tak, może też tak być. I tak się mówi... Ale z drugiej strony możemy być bardziej odporni na to, że na takie sytuacje, kiedy nie ma tego pożywienia. Mhm. Też jakby... W dwie strony może to przejść, że tak powiem. Czyli musimy jakoś ten mit podsumować. Czyli z jednej strony mamy coś, co jakby nas stygmatyzuje, tak? Dostaliśmy geny. Tak? Mhm. Czyli wiemy, że możemy mieć większe predyspozycje, a co widać na przykład po różnicy w rodzeństwie, a jedli podobnie, tak? Mhm. Kolejna rzecz to jest epigenetyka, czyli dostajemy jakby w pakiecie taką pamięć genów, nie? Czy dobrze tak, to mówię? Tak, taką pamięć naszych przodków, nie? Mhm. Tak jak się mówi, że woda ma pamięć, tak. Tak nasze ciało też, czyli na przykład tak jak babcia czy prababcia, to gdzieś to może przychodzić i no, nie mamy na to wpływu, tak? Ale to nam daje świadomość, tak? Czyli możemy jakby świadomie tym zarządzać, możemy skorzystać z pomocy terapeutów, psychologów. Bo jakby też z pokolenia na pokolenie następuje rozwój tych genów, bo jeżeli popatrzymy sobie nie na osoby zdrowe, tylko na osoby chore, to jakby jeżeli babcia miała, no nie wiem, jakąś chorobę taką nie bardzo poważną, to jeżeli te choroby idą dalej, to potem każde następne pokolenie tą chorobę ma coraz bardziej poważną i na przykład w tym, czyli babcia jest córka, a potem wnuczka, w wieku na przykład 3 lat już ma chorobę autoimmunologiczną stwierdzoną. Wiesz co, no ty akurat mówisz o genach, ale ja tutaj zawsze przywołuję eksperyment Pottingera, który pokazał na kotach, jak każde kolejne pokolenie rodziło się coraz bardziej chore. I teraz ciekawe, ile tutaj wpływu miały geny na to, przekazywane geny i epigenetyka i pamięć tych kotów, a na ile, tak jak to Pottinger tutaj argumentował, że po prostu one już były chore i jeszcze do tej choroby to niewłaściwe odżywianie i były po prostu coraz bardziej chore. Więc to jest bardzo ciekawe. Ja bym też za takim była tłumaczeniem. Nie, że to jest tak, że po prostu my... No już my dostajemy jakieś geny, a jednak musimy popatrzeć, że żywność nam się bardzo zmieniła. W ogóle nam się wiele rzeczy zmieniło, bo ktoś mówi, babcia jadła i żyje. No ale jak my żyjemy? My mamy teraz cudowne buty, gumiane podeszwy, fantastyczną odzież. W zimie jest nam ciepło, w lecie jest nam chłodno, bo sobie klimatyzację włączymy, mamy oświetlenie, mamy halogeny, żyjemy w szklarni. Mhm. Mamy nadmiar jedzenia i jesteśmy niedożywieni. Tak. To też prawda, no bo często jemy jedzenie, które nie jest pożywieniem. Więc może być tak, że z jednej strony oczywiście geny i moglibyśmy na nich zwalać i myślę, że to jest takie racjonalizowanie, ale z drugiej strony my też coś możemy zrobić, bo te geny można oczyścić. I tutaj w tym eksperymencie Pottingera było tak, że później te koty sprawdzono, ile pokoleń potrzeba, żeby jakby te geny wyczyścić, żeby koty były znowu zdrowe. No i jak potrzeba było 4 pokoleń, żeby koty zepsuć, tak chyba potrzeba było 8 pokoleń, żeby koty naprawić. No zawsze łatwiej jest coś zepsuć. No właśnie. No. Także kochani, podsumowując ten mit, czyli jest trochę w tym prawdy, że to geny, rzeczywiście może być w tym trochę prawdy, że kości, no bo wiemy, że mamy różne typy, sylwetki, są osoby... Aczkolwiek no nie jest to, nie jest to jakaś taka straszna różnica między, powiedzmy... Kośćca. Tak. Że może być gruby czy chudy, raczej może być trochę grubszy, ale to nie jest kwestia tego, że... Bardziej, że wiemy, że też stan zapalny może po prostu całkowicie zniszczyć naszą muskulaturę, a w to miejsce tak. Się świetnie buduje tkanka tłuszczowa, co widzą często osoby, które żyją w stresie, które mają nadmiar kortyzolu i wtedy absolutnie na kości nie można zwalać, tylko tak po prostu jest, że w stanie zapalnym różne tkanki naszego organizmu są atakowane i u jednego ta, a u innego inna rzecz. Więc ten mit jest tak, że pół na pół. To znaczy, że dostajemy pewną właśnie pulę. No jeżeli chcemy być leniwi, albo jesteśmy leniwi, to możemy sobie na to wszystko zwalić i nic nie robić. Natomiast jeżeli coś z tym robimy, to co robimy jest decydujące, a nie to, jakie geny dostaliśmy. No właśnie, bo przecież możemy wziąć życie w swoje ręce. Możemy powiedzieć, okej, dobra, mam takie geny, wszyscy w rodzinie są otyli, ja taka nie będę i ja przełamię to dla moich potomków, dla moich wnuków. Może nie będę przez to Miss Fitness i Miss Szczupłości, ale mogę mieć sylwetkę szczupłą, tak? Może no tak, nie bardzo szczupłą, tutaj ale... Tutaj od razu się nas rzuca taki temat, że... Okej, jak ja patrzę na siebie, to chciałabym być szczupła, ale jak patrzę na dziewczyny, które mają większe krągłości, to one mi się bardziej podobają niż te szczupłe. Więc to też są indywidualne. To jest bardzo indywidualne, tak? Więc tutaj z tymi kanonami mody, no to różnie jest. Najważniejsze, żeby być zdrowym
i szczęśliwym, tak. A nie zawsze parę kilogramów w przód oznacza, że już jest ktoś chory, bo spotykamy osoby szczupłe w naszym gabinecie przecież, które są chore. Kochani, no to jeżeli film Wam się podobał, to oczywiście pozostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, że do Asi można się umawiać na konsultacje. Telefon macie tam poniżej i widzimy się w następnym odcinku Mitów. Do zobaczenia.